Jezu, jakie wielkie. A taki mały chłopczyk. Matko, ty moja. Powiem wam, że biedne te dzieciaczki. Naprawdę zaniedbane i widać. No piękny samochód zbudowałeś. Pokaż, pokaż, tu jest jeszcze drugi. Wow. No, super. Co to za życie dla dziewczynek taki cały czas? Musisz się tak ukrywać. Aha, ciekawe, czy się któryś odważy wejść. O, poczekajcie, mamy drugi zeszyt. Pokaż. A ty co się uczy? To książka. Dobry kawałek drogi przed nami. Widać, że fajny asfalt, ciekawy jak długo, nie wiadomo, ale póki co korzystamy. Wyciągnąć pieniędzy z bankomatu. Tak więc trochę jesteśmy w czarnej dupie. Określenie w czarnej dupie to chyba tutaj nie za bardzo jest stosowne. Ale trzeba było się kogoś spytać, czy nie możesz wymienić gdzieś, nie? No pytałem. A pytałeś i nigdzie. No tulipa, no takie duże miasto. Dobra, na razie jeszcze mamy tyle, że jeszcze kawałek przyjedziemy. No, on tyle, co on nam da. No. No właśnie, w razie czego to nam Samuel pożyczy i jakoś damy radę. Not 300 days? 100 meters, but then straight and then right. Not the first right, second right. Yeah, alright. Trochę nas tutaj nawigacja w bambuku robi i kręcimy się. Ale... Yeah, got to trust him again. Ten gość. Spytaliśmy, bo on widział, że my się tak kręcimy, nie wiemy co zrobić, i gościu w tym, na motorku, w tej czerwonej koszulce się zatrzymał i powiedział, że nas wyprowadzi tutaj na główną drogę. Dobra, jesteśmy już na drodze za miastem, tak więc będziemy powoli szukać miejsca do spania. Niedźwiedź nabierze trochę wody, bo znaleźliśmy tutaj ujęcie. I wiecie, po prostu każda okazja do nabrania wody jest dobra. Tak więc skorzystamy. O Jezu, jakie wielkie. A taki mały chłopczyk. Matko, ty moja. You're very strong. Very strong.
Dzień dobry. Dzień dobry. Przyszli sobie popatrzeć na Belę. Nikt nie ma odwagi Belę dotknąć. No fajne chłopaki, no. Przyglądają się Beli, a Bela się im przygląda. No i tak sobie patrzą na siebie razem. Nie? Tak. I się odważyli pogłaskać Belę. Bela! Bela! I teraz wszyscy Belę głaskają. Niewiele do szczęścia potrzebuje, nie? Opowiem wam, że biedne te dzieciaczki, naprawdę zaniedbane i widać sami chłopcy, nie? Widzicie, bo dziewczynki ludzie trzymają w domach, bo one pomagają tam w domu, robią różne rzeczy, a ci chłopcy często sami się wychowują na ulicy po prostu. Przed nami jest taki chłopaczek w samochodzie, który sobie siedzi przez okno po prostu. A tutaj akurat go pani zasłania. Nie wiem, czy tam powinny te motory ich minąć, to może będzie widać. Siedzi normalnie przez okno. No bo tutaj ten samochód nie ma bagażnika, więc nie było dla niego miejsca, bo jest 5 osób w środku. Albo może 6 nawet. Jak się skończyły dziury w drodze, no to mamy teraz garby. Po prostu co kawałek. Poszedł się rozejrzeć, gdzie byśmy mogli się zatrzymać, bo tam jest jakaś rzeczka. Ale tak zupełnie przy drodze byśmy nie chcieli stać. No i teraz potrzebujemy miejsca na dwa auta, nie? No, chłopakom się to miejsce nie spodobało, tak więc pojedziemy kawałek dalej i zobaczymy. A brudna woda też chyba, nie? W tej rzece, nie? Bardzo mało wody, mała rzeczka, na pewno dużo ludzi przychodzi pranie robić. Ja bym pojechał tą drogą na prawo, tam. Fajnie tutaj, ale w taką głęboką trawę to my nie wjedziemy, tak więc musimy szukać miejsca, gdzie trawa jest niższa. Ale jak widać, ma się całkiem dobrze. Nie umniejszając jej choroby oczywiście, ale jak zobaczyła kozy, to się od razu ożywiła. Mamy boisko lub coś na jego kształt, tak więc fajnie, bo jest wydeptane, nie ma trawy. O, jaka radość! No, no nie, nie taka chora, Boże! Stęskniła się za tobą. No. O, proszę, ojeny!
Nice day, huh? Nice, clean. Nice. If you can park a bit 2 meters, because my ladder will reach you. Może nie będzie tak źle, może ten antybiotyk ją postawi na nogi. Dwa razy dziennie muszę podawać, tak więc na wieczór jej dam drugą dawkę. To dobrze popatrzeć. Tobie robi siku. O, Bela też robi siku. O, no siku robi, to też dobry znak. Takie zespołowe robienie siku. Dobra, jeszcze małe ustawianie samochodu. Ok, w ten sposób, w taką literkę L się ustawimy. Tak więc my tutaj z tej strony oczywiście potrzebujemy trochę miejsca na namiot. Ale tak właśnie jak się rozłożymy, to będziemy mieć tutaj fajnie jakąś taką przestrzeń. I tu widzimy polany. Tutaj jest taka mała wiejska droga, ale nikt teraz tędy nie jeździ. Tam za nami jest jakaś wioseczka. Ale generalnie bardzo, bardzo fajne i spokojne miejsce, jak widzicie. A tutaj ja myślałam, że to jest sklepisko, a tak naprawdę to skała jest. Tak więc... A może betonem to wylali? O, już wiele razy mówiłam, że te kozy przychodzą. Popatrzcie, przyszły kozy dwie. Cicho, cicho, Tobi. Te kozy zawsze się przyglądają. O, popatrzcie. Mama koza z małym koźlaczkiem i się przyglądają. O, jak atakuje, patrz. Oho. Atakuje. No, no. Jaka malutka ta koza. Koza mama. Bo... Z reguły takie kozie mamy, to są trochę większe, a ta jest taka naprawdę ma... Ojej, tam broni swojego dziecka. No, no. Ta wojowniczka, ale jakie oczy ma śmieszne. Takie ma, takie kreski. Nigdy się nie przyglądałam oczom kozy. To na pewno nie da się, no, nie da się aż tak zbliżyć, nie mam takiego dobrego aparatu. Wow, jaka koza wojowniczka nam się tutaj trafiła. O, Bela pije, słuchajcie. To jest bardzo dobry znak, bo Bela musi pić teraz. Bo jakby nie piła, to byśmy mieli wielki problem. Tak więc bardzo fajnie. Tak więc nie ma się o co martwić za bardzo. Myślę, że to był dobry moment, żeby podać antybiotyk. Mamy gości. Dzień dobry. Bonsoir. Piękne dzieci. Ale mogę zobaczyć wasze fajne samochody. Come on. Like this is so cool. No piękny samochód zbudowałeś. Pokaż, pokaż. Tu jest jeszcze drugi. Wow. No super. Pięknie sobie chłopaki radzą. Boję się. Oczywiście pieska. Tak? Ona jest ok. Chodź tutaj, chodź Bela. Ona lubi dzieci. Chodź. No, można ją pogłaskać. Tak? No? Nie? Ale nie pogłaskamy. Dobra. Się poprzyglądają. Fajnie. Super. Chłopaki są oczywiście zachwyceni tutaj. A moje duże chłopaki rozkładają tam cały obóz. So you're checking the wind direction. Checking the wind direction. See this? Uh-huh. Okay. And you see this is, you know, now it's coming this direction, then it will shift. So what app are you using? What is this? Called Windy. Windy. Yes. Wow. And then, so what direction you need to move? I think I'll just leave the way. Are you leave it? Okay. So why is it important for your tent? Because I have a hard shell on one side, and if the wind comes from that direction, then it doesn't matter. Okay, but you cannot be the other way around. Exactly, then it's shaky. Oh, we have more visitors. A mnie będę filmować, bo pani jest zasłoniona cała, to pewnie sobie nie życzy. Until the whole thing and clean it, yeah. But most important, coffee.
coffee. So everything is set up for the morning, you see? Uh-huh. Everything is here ready for the uh-huh. morning coffee. On ma taką samą teacup. Clean for once, I cleaned it this morning. On ma taką samą kuchenkę jak my, ale chyba mało jej używa, bo jest super czysta, chyba tylko do kawy. It is not what it says, but uh-huh. it is Ethiopian coffee I bought in, Ethiopian. In Sierra Leone. Oh, okay. I'm not a... Can you smell it? Like, I can smell it, but camera can't. No, you can tell the viewer. Good, yeah, huh? It smells nice. We'll have coffee tomorrow morning. No, we don't drink coffee. I've got so many bad habits, you know what I mean? I don't need one more. This is a good habit. Lots of vitamins. Fajny, kurczę, dzbanuszek. No, rewelacja. No, piękny. It's like from Italy, is yes. it? Uh-huh. Italian? But made somewhere else, I don't know. Yeah, super cool. Italian design. Dugadu, a nam się zepsuły tutaj w tej jednej szufladzie. Bo dlatego zepsuły nam się te prowadnice. Znaczy jeszcze działają, ale już są takie naprawdę... Bo w tych szufladach, przepraszam ciebie. Wait. Aha, ty teraz zalewasz herbatę. To ja przepraszam. Tu herbata to ważniejsza sprawa, nie? No właśnie, zawsze jak coś opowiadam, to nie można po kolei. Uwaga, lejemy wodę na herbatę. Prowadnice, które mamy tutaj z tej strony, w tych dwóch szufladach, to są pierwsze, które żeśmy kupili do pierwszego zestawu i do drugiego zestawu i cały czas je używamy. Po prostu on, jak robi nowy setup, nowe szuflady, to cały czas te same, bo te są naprawdę dobre. Świetnie po prostu sobie, mimo że w tych trudnych warunkach, wiecie, ten kurz, pył, to wszystko się dostaje do środka, one rewelacyjnie pracują. Natomiast ta szuflada trzecia, ona powstała jako taka ostatnia szuflada, bo na początku tu była kiedyś lodówka i tam kupił inną tą prowadnicę i ta prowadnica od początku nie była taka super. Ona jest mniejsza i w ogóle z jakiejś innej firmy i po prostu jest do dupy. Nigdy się fajnie nie otwierała. No jakoś, wiadomo, działało, ale jak widać już nie chce działać. Do poprawki. Chodźcie, kochani. Poczekaj, wiecie co? Musimy iść tam. Chodźcie tam. Come on. Musimy iść tam, bo tutaj w cieniu to tych ciemnych buziek po prostu nie widać, nie? A tu staniemy sobie w słoneczku, tak? Chodźcie tu wszyscy do mnie, tak? Poczekajcie, bo was jest tak dużo i wyciągniemy. Uwaga, będziemy liczyć na raz, dwa, trzy, dobra? Czekajcie. A tutaj jeden ma taki fajny rower, tak? Tak? A przyjedziesz nam się na rowerze? Pojeździsz? Zrobimy film, wiesz? Tak? Okej? Okay. No, dawaj. Rób rundkę, młody. Będziemy nagrywać piękny rower. Dawaj, teraz drugi młody. Ja potrę rogę. Uwaga, no pięknie. Pięknie. No. I widzicie, jaką mamy zabawę. Oni jeżdżą. Ja nagrywam, potem ja im pokazuję, tak im się podoba. Śmieją się tutaj. Super. Będą grać w piłkę. Chyba się ustawiają. Tak? Dobra, dawaj. Będą grali w piłkę. Chyba się dzielą na drużyny. Troszeczkę jest zamieszania. Ale nie szkodzi. No to wiadomo, sport to zawsze są emocje, nie? Super, chłopaki grają,
ale popatrzcie też, jaki jest podział społeczeństwa od razu od małego. Wszędzie właśnie, gdzie widzimy grupy dzieci, to chłopcy trzymają się razem. No prawie wszędzie, bo to różnie bywa, ale w większości przypadków sami chłopcy są tutaj, jak widzicie, a dziewczynek nie ma, nie? Tutaj spróbuję nagrać, ale jakoś tak troszkę pokryją mu. Tam idzie kobieta z dwoma dziewczynkami. I zobaczcie, jak oni są tutaj konserwatywni. Mają wszystkie, nawet dziewczynki są pozakrywane w te czadory razem właśnie z tą burką, tak? Czyli zakryte mają twarze zupełnie po prostu. Na czarno, żeby nikt nie widział. To smutne, bo jak dziewczynki tak zakrywają, to naprawdę ja już nie jestem przeciwna, powiem wam szczerze. Co to za życie dla dziewczynek, taki cały czas musisz się tak ukrywać od momentu, kiedy jesteś dzieckiem. Cokolwiek nie robimy, to mamy tą gromadkę dzieci, się przyglądają wszystkiemu, co robimy. This is your shower. That pipe. Ale popatrzcie, jaki Tobi jest przestraszony. On się tak strasznie boi dzieci. Takie złe wspomnienia wracają. No, widzicie, jak oni teraz nie wiedzą, w którą stronę patrzeć, bo przed chwilą oczywiście wszyscy patrzyli tam na Samuela, ale że ja przeszłam do tyłu, to teraz tutaj, bo wiedzą, że filmuję, nie? No, tak więc fajnie. Dobry plus jest tego, że zaraz się zrobi ciemno i jak się robi ciemno, wszyscy idą do domu. Kochane są te dzieci, ale też troszkę męczące, bo no, jak widzicie, obserwują nas tutaj, co my robimy i tak dalej. Troszkę się tam pobawiły, ale teraz już wiecie, bawić się mogą na co dzień, a takich gości jak my codziennie nie mają, prawda? Jak fajnie chłopaki teraz zaglądają do środka. No. Aha. Ciekawe, czy się któryś odważy wejść. Poczekajcie. No. Poczekajcie. Po kolei. One by one. Okay. One dollar each. Please. Ale wiesz co to? Please, $1. No, niedźwiedź by się nadawał na nauczyciela tutaj. Wait, one by one, wait. Gotowałam naszej chorowince, ryżu z marchewką i z groszkiem. Oczywiście bez soli, bo zaraz będą jakieś tam komentarze. I ona naprawdę zjadła to na kolację i nie wymiotowała, tak więc teraz dostanie też na śniadanie. A Tobiemu dołożymy do tego trochę karmy. Na razie nie będę dawać karmy, co tam się dzieje. Już widzę, mamy kolegę ze wsi. Tutaj, proszę bardzo, piękny chłopak, a też byś przyszedł na śniadanie, tak?
przyszedł na śniadanie. Co Tobi? Pogonimy chłopaka, czy będziemy się z nim bawić, co? No pewnie jak jedzenie... Uwaga! Pewnie jak jedzenie jest na stole, to Tobi nie bardzo chętnie chce się bawić. O, proszę bardzo. Nie? No, będziesz jadł? Tak? Będziesz jadł? I popatrzcie, Bela widać, że jest głodna, bo czeka, tak więc to jest też dobry sygnał. Napiła się pięknie wody. Proszę bardzo, Tobi. Bela, chodź tu, proszę. O. I pięknie wcinamy. Każdy swoje. Proszę bardzo. Aż miło popatrzeć. Każda mama wie, że największa radość to widzieć, jak dzieci jedzą. Z apetytem. Tobi nam się też już poprawił. Jeszcze tam troszkę żeberka wystają, ale już jest znacznie lepiej niż było. I co, zjadłaś szybko? Dałam jej niedużo, wiecie, bo lepiej nie przekarmiać. Dzień dobry. Mamy porannych chłopaków, idą do szkoły. Ej, i popatrzcie, poprosiłam o zeszycik, żebyśmy zobaczyli, co oni tam się uczą w tej szkole, nie? I mają, patrzcie, matematyka. Fajnie, bo wszystko w jednym zeszycie, nie? A tutaj już przykładam kartki. Z drugiej strony, tutaj, co tu jest napisane, no? Chciałam, żeby mi przeczytali, ale się wstydzą. Tak? Ale no coś tutaj mają fajnie napisane, uczą się. Bardzo fajnie. Zobaczcie, tutaj na kolejnej kartce znalazłam tutaj geografia. Geografii, tak? Aha, no mnie poprawiają, jak coś źle wymawiam. A ja nie mówię po francusku. Ale widać, że wszystko fajnie po francusku jest napisane. No piękny ten zeszyt. No super. No, włożymy to z powrotem do plecaka, nie? Dawaj. A tutaj w plecaczku, poczekaj, posuniesz się. W plecaczku są jeszcze tam, on ma pomarańcze, ale to nie będę już tam zaglądać dalej. O, potrzymaj to mi. O, poczekaj. No. No dobra, oni troszkę są nieśmiali teraz. Się zasiedzili, bo jest mała grupka chłopców. A wczoraj, o, dziękuję, pomożesz? No, fajnie. Pięknie. Merci. Powolutku. O, uważaj. Co to bi? No, sprawdzamy też, jak się siedzi na krzesełkach i jest już kolejka po prostu. Kto na krzesełku wsiądzie następny? No fajnie, nie? Taki mały plac zabaw po prostu. Chyba się chłopcy spóźnią do szkoły, no tyle wam powiem, no. O, poczekajcie, mamy drugi zeszyt, pokaż. A ty co się uczy? To książka, elementarz, tak? No. A przeczytasz coś? Umiesz już czytać? Czy nie? Czy na razie kartki przewracasz? A? No super. O, to piękna książka jest. Pokaż, czekaj, zobaczymy co tu pisze. Sciences. O, widzisz. No to tak jakby nauka, czyli pewnie fizyka z chemią i tak dalej. W Anglii też jest tak, że to jest połączone. O, coś o środowisku się uczą. No to dobrze, że się uczą. No to super. Dobrze, że nie tylko Koran, nie? O, jak się robi różne rzeczy. O, różne zawody. A trochę tutaj, jak widzicie... A co ty jeszcze masz? O, kalkul. Matematyka. A, no matematyka, pokaż środki. O, matematyka. No super. Patrzcie, pięknie. Aha. A, tutaj sobie, no, tak jak u nas, nie? Widzicie, wszędzie jest to sam. Pokażcie jeszcze.
No, bomba. Merci? No, dobra, chowaj do plecaka, tak? Też masz w plecaku? Super, no. I też masz plecak. No świetnie, patrzcie jaki plecak. No, ten to już prawie na bogato, taki z kieszonkami. Super. No. I do szkoły, nie? Tak? Au revoir. A l'école. Yalla, yalla. École. Faut étudier. Beaucoup étudier. C'est important. Samuel mówi po francusku, to trochę nas wspiera, ale jak widać mało to skuteczne. Już chyba 7 razy mówiliśmy sobie do widzenia i machali nam, że idą do szkoły, ale jakoś nie mogą się zebrać. No. Chyba się spóźnią dzisiaj. Nauczyciel się spyta, czemu jesteście spóźnieni? Bo widzieliśmy białych ludzi. Ale muszę wam przyznać, że bardzo dobrze wychowane są te dzieci. Już jeden się wprowadza tam do namiotu. Generalnie rzecz biorąc, bardzo grzeczne są te dzieci. I nie wyłudzają żadnych pieniędzy, nie mają żadnych oczekiwań, żadnych, wiecie, cukierków, niczego po prostu. I to się czuje i to jest bardzo, bardzo miłe. I w takich miejscach to fajnie jest być. No nie ma się prywatności, no co to wam tu będę gadać. My dopiero żeśmy powyłazili z tych namiotów, jeszcze żeśmy oczu nie zdążyli przetrzeć. No ale wiecie, no rozumiemy tą ciekawość tych dzieci. No tutaj nikt nie przyjeżdża, nie? W takie miejsce jak to, to ja przypuszczam, że my jesteśmy pierwszymi podróżnikami, jakimiś osobami, wiecie, nie z tej wioski, które oni widzieli. École, faut étudier. Hop. Les enfants, c'est l'heure pour aller à l'école. Musimy im trochę pomóc, ale jakoś to mało. Au revoir. Au revoir, musicie już iść do szkoły. Tak, idźcie, idźcie, bo nauczyciel będzie się złościł. Adam są z drugiej strony. Ja spróbuję, o widzicie, tam są dziewczynki w czadorach i te się trzymają daleko i nie podchodzą, nie? A, nie spieszy im się do tej szkoły, słuchajcie, już tu, już szli, ale jednak nie poszli. Że co? Podglądę tam, musisz iść do szkoły. Tak, o, jeden ma mundurek. No. Au revoir. Au revoir. No, uczcie się dobrze. A wiecie co, nawet jedna pani teraz przyszła na koniec i pokazywała mi, że zaprasza do wioski. I po prostu bardzo sympatyczne. No, bardzo, bardzo miłe. Tak więc... A warto po prostu pojeździć po różnych miejscach i się przekonać samemu i posprawdzać, no. Więc nie jest wszystko źle. Niektóre rzeczy nam się tutaj nie podobały, ale jest też dużo bardzo dobrych ludzi. Prosiły o pieniądze, ani żadne inne podarki, ani w ogóle, i to już jest duży plus. No, tyle, że były. No, naprawdę jak to zależy od miejsca po prostu. W każdym miejscu ci ludzie troszkę inaczej się zachowują i po prostu po raz kolejny się przekonujemy. Dobra, nastawię już. Po raz kolejny się przekonujemy, że tam, gdzie nie ma turystów, gdzie przyjedziesz do takiego miejsca, gdzie ci ludzie w ogóle nie mają jakby styczności z turystami, właśnie z pieniędzmi, to nie są zepsuci, nie? Uwaga, mamy tu jeszcze kolejne skarby, no. O, chłopie, no. Piękna prosa. Zobaczcie.
Jaka fajna. Ojeny, tutaj na końcu jest ptaszek, matko moja. Zobaczcie. Jako ozdoba jest zdechły ptaszek. Pewnie sam go upolował i teraz ma taką... to jego jest trofeum. Wow. Ok, merci. No. Ok, on przyniósł tam się pochwalić, nie? Dzieci jednak zdecydowały, że nie pójdą do szkoły. A przynajmniej znaczna ich większość. O, proszę bardzo. Tak? Albo to są te dzieci, które do szkoły nie chodzą, trudno jest powiedzieć, ale tak czy inaczej, to wiecie, trudno tutaj o prywatność, nawet szczerze powiedziawszy, to siku nie ma jak zrobić, nie? Tak więc musimy po prostu odjechać, spakowaliśmy się i śniadanie zjemy gdzieś indziej po prostu i się bierzemy. Tak. O revoir już 100 tysięcy razy. No fajne są, no nie można powiedzieć, że nie, prawda? No kochane.